Młodzież opanowała Krzeszów. Przez 4 dni ponad 450 młodych ludzi uczestniczyło w nabożeństwach, konferencjach, warsztatach oraz zabawach integracyjnych. W dniach od 20 do 23 sierpnia w Krzeszowie odbyło się 17 spotkanie młodych w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Jak co roku był to czas modlitwy, refleksji, zabawy oraz odkrywania talentów. Europejskie spotkania młodzieży na dobre wpisały się w pracę duszpasterską diecezji legnickiej. Wakacje zbliżają się do końca, dlatego też warto dobrze wykorzystać ich ostatnie dni. Z aktywnie spędzonego czasu może być zadowolonych ponad 450 młodych ludzi, którzy wzięli udział w 17 spotkaniach młodych w Krzeszowie. Hasło tegorocznej edycji to poniesiemy światło. To właśnie tej tematyce poświęcone były tegoroczne konferencje i refleksja. Do Krzeszowa przyjechało 450 osób z obszaru całej naszej diecezji. Przyjechało do tego bardzo wielu muzyków, plastyków, ludzi, którzy prowadzą zajęcia warsztatowe. Chcą przekazać swoje talenty właśnie tym młodym ludziom. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy jest wiele zagrożeń, różnych sytuacji związanych z naszym życiem, bardzo ważne są takie osoby, które mają co do przekazania, czyli niosą dla nas Chrystusa. Piątek to zapoznanie się i pierwsze wspólne nabożeństwa. Msze święte w tym dniu poprowadzili ojciec Leon Knabit i ksiądz Jan Pazgan. Sobota rozpoczęła się konferencją księdza Stanisława Orzechowskiego, nazywanego przez młodzież Orzechem i pod taką nazwą rozpoznawalnego w całej Polsce. Słowa duszpasterza zaciekawiły licznie zebraną młodzież. Na pewno zostaną w jej sercach na długie lata. Młodzi nie śpią, nie nudzą się, bo ja jestem przy okazji mówienia jednak ciągle bystrym obserwatorem i zauważam każde znudzenie. Jeżeli zauważam, to zawsze wprowadzam jakiś przecinek, czy to w postaci żartu, czy w postaci jakiegoś pytania. To jest, jak to powiedział, owoc takiego ciągłego bycia z młodzieżą i starania się. Dzisiejsza młodzież posiada w sobie światło i jest dobra. To właśnie chce przekazywać młodzieży ksiądz Orzech. Aula szkolna była i zgromadzona i nigdy nie było problemu jakiegoś uspokojenia. Oni słuchali, po czym jeszcze zdziwienie moje wzrosło, kiedy dyrektor mi powiedział, że to nie jest inicjatywa dyrekcji, tylko to była inicjatywa młodzieży, którzy chcieli między innymi posłuchać jakby mojej opinii. I byłem zdumiony wtedy ich reakcją na ten mój komentarz dotyczący właśnie tych wypadków. Czyli następne jakieś odsłonięcie się duszy młodego człowieka, która się okazuje, że jest w środku całkiem niezepsuta. Tańce, śpiew i wzniesione do góry dłonie. Tak przed bazyliką młodzież chwaliła Pana Boga. Wielu z nich przyjechało na spotkania pierwszy raz w życiu. Inni są już stałymi bywalcami. Jednak opinie wszystkich uczestników są podobne. Bardzo mi się tu podoba, ponieważ jest bardzo dużo młodzieży. Bardzo dużo modlitwy, co bardzo lubimy. Widzimy, jak się wszyscy inni modlą, jakie skupienie. Także bierzemy z nich przykład, z innych ludzi. Taka formacja wakacyjna, żeby coś robić w tym czasie, takiego pożytecznego, coś, co nam pomoże się rozwijać. Duszpasterze również czerpią radość ze spotkań z młodzieżą. Przykładem jest m.in. ksiądz Bartek, którego spotkaliśmy na kolejnych z rzędu spotkaniach młodych. Podobnie jak przed rokiem, jest pełen radości i miłości do Boga. Jego zdaniem to właśnie księża mają za zadanie przekazywać wartości i Słowo Boże młodym katolikom. Za każdym razem po prostu to jest dla mnie takie mega przeżycie. No jak widać, no ja jestem takim apostołem uśmiechu. Mam dużo energii w sobie, uśmiech towarzyszy mi na każdej chwili. I cały czas próbuję po prostu czerpać moc od Pana Boga i przekazywać ją swoim właśnie uśmiechem, swoim takim optymizmem innym ludziom, czyli tutaj młodzieży. Warsztaty teatralne, muzyczne, filmowe, plastyczne, medyczne. To zapewne dla wielu pielgrzymów niesamowite przeżycie i okazja do rozwijania własnych talentów i umiejętności. Przyjechał aktor i człowiek, który gra w teatrze na co dzień, jest jego praca, pokazuje nam różne ćwiczenia teatralne i to jest też świetna zabawa.
jest naprawdę świetne przeżycie. Można się tak wewnętrznie odbudować, poznać wielu fajnych ludzi i naprawdę jest super. Krzeszów podczas spotkania młodych staje się miejscem, gdzie można wzbogacić się duchowo i poznać wielu ciekawych ludzi. No, przyjechałem po prostu ksiądz z mojej parafii, zorganizował wyjazd. Namawiał nas, pomyślałem, że to może być całkiem fajna sprawa, prawda? Tak się wzbogacić i duchowo, poznać można nowych, fajnych, interesujących ludzi. Na placu przed bazyliką powstało wiele wspaniałych prac plastycznych, głównie ikon przedstawiających oblicze Jezusa Chrystusa, wykonanych farbami akrylowymi na drewnie. Teraz maluję oblicze Chrystusa, jest to ikona. Malujemy teraz kontury farbkami. No, nie za łatwa. Trzeba jednak troszkę, bo to jednak nie jest jakiś obrazek, jakiś pejzaż, domek z murkami, drzewka, tylko to jest oblicze Chrystusa, także no, nie jest łatwy taki. Warsztaty teatralne to nie tylko możliwość poznania tajników pracy aktorów. To także okazja do nabycia umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach. Na przykład w oczekiwaniu na wizytę u dentysty lub ważny egzamin. Możemy emocje swoje w jakiś sposób opanować, przedstawić, co czujemy we wnętrzu przed takim egzaminem i może to w przyszłości też się przydać. Kiedy będę na egzaminie, mogę zwrócić na to uwagę przez to, co tutaj właśnie przeżyłem. Również w tym roku nie zabrakło stałego bywalca spotkań młodych w Krzeszowie, czyli ojca Leona Knabita. Za wybitne zasługi, krzewienie zasad wiary i moralności wśród dzieci i młodzieży 23 grudnia 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozytywnie ocenia zmiany, jakie zachodzą w opactwie cysterskim. No więc ja tu byłem po raz pierwszy w 1986 roku i kiedy patrzę na to, co się dzieje, jestem szczerze uradowany, że to jest opasło na kościół, perła architektury barokowej, jeden i drugi. Niedzielną mszę świętą odprawił biskup legnicki Stefan Cichy, a w poniedziałek przed południem po konferencji ojca Leona Knabita odbyło się podsumowanie warsztatów i pożegnanie. Za rok na pewno młodych w Krzeszowie nie zabraknie, gdyż wielu z nich już z niecierpliwością wyczekuje kolejnego spotkania w modlitwie i ciekawych warsztatów.